Społeczeństwo obywatelskie ma przede wszystkim możliwość wypowiedzi i manifestacji. Ja ciągle mam nadzieję, że to, co pewno gdzieś tam w głowach jest dzisiejszej władzy, żeby ograniczyć istotnie wolność mediów, dostęp do mediów, nie nastąpi. Polska jest jednak krajem, w którym mamy media prywatne, niezależne, a więc ten głos będzie słyszalny. Żadna władza nie trwa wiecznie. Ta władza też przeminie i ci, którzy dzisiaj łamią prawo, muszą liczyć się z konsekwencjami w przyszłości. Natomiast raz jeszcze mówię, wobec władzy, która lekceważy prawo, społeczeństwo obywatelskie jest jedyną przeciwwagą, jest jedynym bastionem, który może nas uchronić, żeby to złamanie prawa rzeczywiście nie prowadziło nas do jakiegoś nieszczęścia.